Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać trochę o tym, jak i dlaczego nachylić kostkę względem struny. Jest to temat wcale nie tak oczywisty, jakby się wydawało. Pogadamy sobie o tym, jakie te różne kąty nachylenia pełnią funkcje i jak są skorelowane z ruchem, który wykonujemy w prawej ręce. Niestety, ale u nas edukacja zatrzymała się na poziomie słynnego układaj kostkę pod kątem 90 stopni do korpusu. No i gwarantuję Wam, że to jest porada, która może Wam zmarnować całą masę czasu, wkopać Was w kanał techniczny pokroju string hoppingu. Dlatego porozmawiamy sobie dziś o trzech rzeczach. Peak slant, edge peaking i lean angle. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy, to prawdopodobnie wiecie, że większość gitarzystów, szczególnie w tych szybkich tempach, używa czegoś, co możemy zaliczyć do kategorii technik typu single escape, technik kostkowania typu single escape. I ta kategoria dzieli się na dwie podkategorie, techniki upstroke escape i downstroke escape. W technikach typu upstroke escape, jak sama nazwa wskazuje, kostka znajduje się nad strunami po uderzeniu do góry, a po uderzeniu do dołu jest schowana pod nimi. W ten sposób gra m.in. Yngwie Malmsteen, Zakk Wylde, George Benson czy Joe Pass. Techniki typu downstroke escape działają na odwrót. Po uderzeniu do dołu kostka znajduje się nad strunami, po uderzeniu do góry jest schowana pod nimi. Tak gra m.in. Paul Gilbert, Aldi Miola, John McLaughlin. Pytanie brzmi, dlaczego kolejny raz o tym gadam? Otóż, jeżeli chcecie grać swobodnie kostką, chcecie mieć mniej więcej taki sam atak na uderzeniach do góry i do dołu, chcecie, żeby ona Wam się nie zacinała podczas przechodzenia przez strunę, to cała sztuczka nie polega na tym, żeby ułożyć ją pod kątem 90 stopni do korpusu, tylko żeby kostka stworzyła kąt 90 stopni z trajektorią, po której się porusza. Także porozmawiamy sobie teraz o tym, jaką funkcję faktycznie pełni peak slant. Możecie to potraktować jako taki follow-up do filmu, w którym krytykowałem film Bazoka. Jedziemy. Żeby dobrze pokazać to, co chcę pokazać, przydałby się taki specjalny uchwyt, który Troy Grady stosuje w swoich filmach. Ja go niestety nie posiadam, więc muszę jakoś załatwić sprawę za pomocą statywu, najlepiej jak to możliwe. Zacznijmy od technik typu upstroke escape. Jak widzicie, gram z rotacji, obracam przedramię w taki sposób, że uderzenie do góry wyciąga kostkę ze strun, uderzenie do dołu ją chowa. Jeżeli chcę, żeby kostka mi elegancko przechodziła przez strunę przy takim ruchu, to muszę zaaplikować tak zwany downward peak slant, czyli tak jestem neutralny mniej więcej. Robię to. Nachylam kostkę w taki sposób, że czubek skierowany jest do góry. Co by się stało, jeżeli bym zrobił na odwrót, jeżeli zmieniłbym kształt palców w taki sposób, że osiągnę upward peak slant? Wtedy zaczną mi się zacinać uderzenia do dołu. W przypadku technik downstroke escape, jak widzicie, kostka tutaj wyskakuje mi na uderzeniu do dołu ze strun, sytuacja jest analogiczna, czyli potrzebny jest nam upward peak slant. Kostka musi być skierowana czubkiem do dołu i wtedy faktycznie, tu jest moja trajektoria, no i kostka tworzy z nią kąt mniej więcej 90 stopni. Tutaj widać to lepiej niż w przypadku upstroke escape'a. Jeżeli zmieniłbym kształt palców w taki sposób, żeby zrobić przeciwny peak slant, tak jak w upstroke escape'ie, downward peak slant, to wtedy zaczną mi się zacinać uderzenia do góry. Ogólnie to pamiętajcie, że jeżeli macie jakiś problem typu uderzenie do dołu jest dużo głośniejsze niż uderzenie do góry, albo w ogóle walczycie z tą struną, to nie naprawicie tego ćwiczeniem. Musicie po prostu zmodyfikować peak slant albo znaleźć inny ruch, który działa. Wiem, że są na tym świecie ludzie, którzy siedzą i ćwiczą bardzo wolno, skupiając się na tym, żeby uderzenie do dołu i do góry miało tę samą głośność. Sorry, ale jest to głupota kompletna i strata czasu. No, te rzeczy nie wynikają wcale z takiego ćwiczenia, tylko z tego, że macie poprawny ruch i do niego poprawnie dobrany peak slant. Żeby nie było za łatwo, to oczywiście muszą pojawić się jakieś odstępstwa od tych reguł, o których właśnie mówiłem. Są techniki, w których nie zgadza się peak slant i trajektoria, a wciąż działają. Przykładem takiej techniki jest downstroke escape Paula Gilberta. Paul Gilbert dość często mówi o tym, że gra krawędzią kostki ze względu na brzmienie i jest to oczywiście prawda. Granie krawędzią zmienia brzmienie, natomiast pełni też inną, dużo ważniejszą funkcję. Właściwie to granie techniką Paula Gilberta jest niemożliwe bez grania krawędzią i już tłumaczę dlaczego. Zauważcie, że jeżeli trzymamy kostkę w ten standardowy sposób, typu podwijam palec wskazujący, przyciskam ją kciukiem, to każda zmiana w naszym stopniu rotacji przedramienia względem gitary
Zmieni nam też pixlant. Jeżeli odkręcę się bardziej na stronę kciuka, robi mi się upward pixlant. Jeżeli odkręcę się na stronę małego palca, robi mi się downward pixlant. Techniki upstroke escape praktycznie zawsze wyprowadzamy z takiej pozycji ręki, że jesteśmy lekko odchyleni na stronę małego palca, co z automatu produkuje nam naturalny downward pixlant. Z tego powodu ten aspekt pixlantingu w technikach typu upstroke escape właściwie rozwiązuje nam się sam. Paul Gilbert gra dość specyficznym downstroke escape'em, o którym już opowiadałem w pierwszym filmie, i wyprowadza go z pozycji takiej, że jest odchylony trochę na stronę małego palca, czyli ma downward pixlant i gra techniką typu downstroke escape, a powinien mieć upward pixlant, żeby kostka się nie zacinała. Granie krawędzią jest tutaj potrzebne, żeby wyrównać właśnie tę niezgodność pomiędzy pixlantem a trajektorią, czyli tak jak już mówiłem, jeżeli grałbym bez krawędzi, to będą mi się zacinać uderzenia do góry. I po to jest właśnie ta krawędź. Żeby to wszystko elegancko wyrównać. Właściwie to z powodu tego, że rotacja przedramienia zmienia nam pixlant. Troy Grady przez wiele lat opowiadał o pixlantingu jako o sposobie przejścia z jednej struny na drugą, a nie o orientacji kostki względem struny. Pixlant sam w sobie nie generuje ruchu i trajektorii, po której kostka się porusza. Mogę mieć downward pixlant i grać Gilbertowym downstroke escape'em albo jakimś łokciowym downstroke escape'em, jak Vinnie Moore. A mogę grać upstroke escape'em. I to wciąż jest downward pixlant. Większość gitarzystów grających downstroke escape'em posiada ruch dodatkowy, którego używa okazjonalnie w celu wygenerowania trajektorii typu upstroke escape. Najczęściej jest to rotacja. Przykładowo Vinnie Moore i Michelangelo Batio grają łokciowym downstroke escape'em, ale okazjonalnie rotują przedramię, żeby wyciągnąć kostkę ze strun na uderzeniu do góry. Kiedy grają jakąś skalę pogrupowaną po trzy dźwięki na strunę na przykład, grają dół, góra, dół, góra, dół, rotacja. Na tym ostatnim uderzeniu do góry pixlant nam się faktycznie lekko zmienia, ale jest to tylko i wyłącznie efekt uboczny ruchu rotacyjnego. To nie jest rzecz, na której powinniśmy się tutaj skupiać. Powinniśmy się skupić na fakcie, że wygenerowana została trajektoria typu upstroke escape, a nie na pixlancie. I to jest powód, dla którego takie rozwiązanie Troy Grady swojego czasu nazywał two-way pixlanting, obecnie nazywa je mixed escape. No dobra, to w takim razie czy istnieją techniki, w których ustawienie kostki pod kątem 90 stopni dodechy jest prawidłowe? Owszem, pierwszą z nich jest uwięziony pickstroke. Tak samo jak w przypadku technik single escape, jeżeli gramy takim płaskim ruchem, który więzi nam kostkę pod strunami cały czas, no to musimy względem tej trajektorii ustawić kostkę pod kątem 90 stopni, czyli jest to równoznaczne z ustawieniem kostki pod kątem 90 stopni dodechy. I to jest ustawienie, które z tą konkretną trajektorią działa. Problem z graniem taką uwięzioną techniką jest taki, że możliwości przechodzenia z jednej struny na drugą są bardzo ograniczone. Mówiłem o tym pod koniec odcinka o swipingu, możecie sobie obejrzeć. Drugim przypadkiem, w którym neutralny pixlant będzie działał, są techniki typu double escape, czyli najrzadziej spotykane odmiany kostkowania naprzemiennego, głównie z powodu tego, że są dużo bardziej skomplikowane biomechanicznie niż techniki typu single escape. W tych technikach kostka porusza się po takim małym łuku, który sprawia, że i po uderzeniu do dołu, i po uderzeniu do góry kostka znajduje się nad strunami. I to jest technika, która pozwala bluegrassowym gitarzystom grać bardzo szybko rolę kostką, takie w stylu banjowym. Kiedy badamy ich pod lupą, to bardzo często okazuje się, że w momencie kontaktu kostki ze struną mają pixlant zbliżony właśnie do neutralnego. Układanie kostki pod kątem 90 stopni dodechy wiąże się z pewnym poważnym ryzykiem. Może Was wkopać w techniczny kanał pokroju string hoppingu, tak jak już mówiłem. Ogólnie to proponuję Wam te wszystkie popularne porady typu używaj małych ruchów, układaj kostkę tak czy siak, traktować z dużym bardzo dystansem, ponieważ większość gitarzystów, nawet tych bardzo dobrych, jest kompletnie beznadziejna w precyzyjnym określaniu tego, co faktycznie robią i gadają po prostu głupoty. Jeżeli ustawicie kostkę pod kątem 90 stopni dodechy i zaczniecie szukać komfortowego ruchu, to bardzo możliwe, że traficie właśnie na uwięziony pickstroke,
bo on się właśnie nie będzie Wam zacinał przy takim ustawieniu kostki. Tak jak już wspominałem, jest to technika z bardzo ograniczonymi możliwościami. Taki ruch bardzo często też prowadzi do string hoppingu. Powiedzmy, że gramy sobie na strunie H, takim uwięzionym pickstrokiem. Uderzam strunę H do dołu. I teraz chcę przejść na strunę G, uderzyć strunę G do góry. W tym momencie struna H stoi mi na drodze do struny G i żeby to zrobić, musiałbym przeskoczyć nad nią, prostując nadgarstek. No tutaj prostuję, kładę pod struną G i uderzam strunę G do góry. To jest rozwiązanie techniczne, które jest kompletnie nieefektywne w szybkich tempach. Jest po prostu niemożliwe do wykonania, nawet jeżeli będziecie ćwiczyć 10 tysięcy godzin. Skończycie z najzwyczajniejszym w świecie string hoppingiem, będziecie skakać wyprostem nadgarstka przy każdej próbie przejścia z jednej struny na drugą. Bardziej precyzyjne wyjaśnienie tego, dlaczego takie rozwiązanie nie działa, znajdziecie w moim filmie o string hoppingu. Ostatni sposób, w jaki możemy nachylić kostkę względem struny, to tak zwany lean angle, czyli to, czy kostka jest skierowana czubkiem w stronę główki, czy może w stronę mostka. Wydaje mi się, że to nachylenie jest bezpośrednio powiązane z graniem krawędzią. Czyli jeżeli gramy krawędzią o tą, nachylamy kostkę w ten sposób, to przy okazji wypadałoby też czubek kostki skierować w stronę główki. Jeżeli gramy tak jak George Benson, tą drugą krawędzią, to jednocześnie wypadałoby czubek kostki skierować bardziej w stronę mostka. I wtedy nic mi się nie zacina. To tyle w temacie nachylania kostki. Dzięki za wszelakie komentarze, suby, lajki. Możecie mnie obserwować na fejsie, możecie mnie obserwować na Instagramie. W sprawie lekcji prywatnych piszcie do mnie na Instagramie albo na fanpage i się dogadamy. Do zobaczenia następnym razem.